poświęcone tej ładniejszej i mądrzejszej części rodu ludzkiego. Kobieta od zawsze była obiektem zachwytu, westchnień i tęsknych spojrzeń. Dlatego też chcielibyśmy Wam, drogie panie i koleżanki, uprzyjemnić ten dzień krótkim programem artystycznym. Co za piekielna nuda! Ten epitet to chyba nie do końca trafny. W niebie przecież jesteśmy, nie? No tak, ale te diabły mnie zmyliły. Po co tutaj codziennie przyłażą? Coś tam tańczą i coś mówią, że u nich za gorąco. Ej, diabły, partyjka w pokera? Nie możemy, musimy ćwiczyć. Myślałby kto, że takie pracusie. No chodźcie, jedna partyjka, bo nam się o to nudzi. Nie możemy! Jutro w piekle mamy taniec z gwiazdami. Haha, z gwiazdami? Chyba z diabłami. Ty się nie śmiej! Pierwszą nagrodą jest nowy kocioł. Musimy wygrać. Opatrzcie, ten też się wnuczy. Adaś, partyjka w pokera? Nie chce mi się grać. Jestem taki samotny. Chciałbym, żeby wydarzyło się coś ciekawego. Może jakaś niespodzianka. Pan Bóg wczoraj cały dzień pracował. Robił coś takiego dziwnego. Mówił, że chce cieszyć Adama. Chyba się bardzo zmęczył, bo dziś cały dzień odpoczywa. Dziwi się? Cały dzień coś tworzył. Góry, jeziora, małpy, a nawet mrówki. No, ten też się uda. Trochę nieforemny, ale to prototyp. Słyszałem. Że przyniesiemy Adamowi ten prezent. Diabły, pomóżcie. A niech to wszyscy diabli, ale ciężkie. Słyszałam, wypraszam sobie, waży tylko 48 kilo. Chyba 84. Cferki ci się przestawiły. Wypraszam sobie, moje wymiary to 90, 60, 90. Wypuśćcie mnie! Jestem kobietą, a ty kim jesteś? Nie widać, jestem mężczyzną. Nigdy dotąd nie widziałam mężczyzny, lecz to stworzenie chyba mówi prawdę. Całkiem sympatyczne, tylko nieforemne jakieś. Co za impertynencja! Skąd ty się właściwie wzięłaś? Bóg stworzył mnie z twojego żebra. Chyba coś pokręciłaś, bo ja mam wszystkie żebra. A teraz powiedz skąd i po co się wzięłaś? Babę zesłał Bóg, raz mu wyszedł na pińcu.
czego ja mam się cieszyć? Już wolę dawną nudę. To nowe stworzenie jest strasznie okropne. Ciągle za mną chodzi i gada, gada i gada, ile wlezie. I na dodatek ciągle się zmienia. Jest jak jakiś kameleon. Gdy już przyzwyczai się do jej długich, rudych włosów, następnego dnia ma jakiś krótki blond. No nie wytrzymam tego. Ale chociaż chyba mi się to podoba. Nie wiem, co ona takiego w sobie ma, że mam ochotę ją udusić, a jednocześnie nie wyobrażam sobie raju bez niej. Odtąd powieki i grzeszna, i święta, zdradliwa i wierna, i dobra, i zła, i rozkosz, i rozpacz, i uśmiech, i łza, i gołąb, i mija, i piołun, i anioł, i demon, i upiór, i cór, i szczyt nad chmurami, i przepaść bez dna, początek i koniec, kobieta, aha. I tak, drogie panie, jest już od wieku. Czasem nas irytujecie, ale tak naprawdę nie wyobrażamy sobie bez was życzeń. Dlatego w dniu waszego święta życzymy wam samych pięknych dni, uśmiechu, spełnienia marzeń, a przede wszystkim wyrozumiałych mężczyzn wokół was.